obecnych bezrobotnych czasach zawód narzeczonego jest tak samo dobrym, a może nawet lepszym zajęciem jak każde inne. Moim zdaniem to ja bym to pracowała. Ale nie, zobacz, plamy są. A to nie widać. Nie widać plam? Nie, zresztą to będzie ciemno. To tak musimy plamy troszkę. Żeby ci dziurki nie wypaliły. Tylko żeby wiesz, bo już jedna wystarczy. Tak to jest, w braku laku musimy działać na to. Zobacz. A teraz to można trochę na wodę, może co? To później cię spryska, może wodę. A, tak? Myślisz? Tylko suszarki. A miałam wziąć, to nie jest ten. Musisz zabrać. Co tam, trzeba się poświęcić. Tak, dwie sztuki. Ja też tak mówiłam mojej mamie, kiedy nie parzyła. To co, masz poparza na głowę? No, ty wiesz, jakie to gorące się nakłada. Ja sobie nigdy nie zdawałam sprawy, co te kobiety musiały przeżywać. Ale ile miałaś na minutę? Ja się cieszę, że w tym nie spałaś. Nie. Stąd bym musiał wyjść i tam postawić. Panią Marię poproszę. Nie, te kieliszki tu. Bo tu stoimy, wiesz. A jeszcze ten syfon jest, no to może na stołach. A chciałbyś iść na fryzjerskie? No jakoś nie. Bo zawsze to na moich włosach się wszyscy bawili, bo ja mam dużo. Czyja to jest woda? Czy to jest czyjaś woda? Znaczy moja, no ale... Ej, a wiecie, jak to można zrobić? Tak jak na filmie. Bierze się w usta i tak... Przestań się wydaje, że trzeba trochę jednak tam... Jak nie mamy spryskiwacza, trzeba sobie działać. Trzeba jednak trochę tam. Właściciel zakładu pogrzebowego, pan Piecyk, miał szczególną właściwość polegającą na określeniu znajomych za pomocą numeracji przyjętej dla trumien. A dla określenia zamożności dodawał niekiedy. Gładka z okuciem. Z pojedynczą girlandką. Szponderska, która to będzie? Aha, już wiem. Mniejsza czwóreczka. Może nie idzie, przepraszam. No dobra. Mniejsze czwóreczki tu przy oknie, a piątkie gładkie w tamtym końcu. Dla bezpieczeństwa niech między niemi siedzi duża siódemka z podwójnym okuciem. To znaczy się kto? No pańska osoba. Musiałam się to wyrazić. Ja mam sobie na czerwono. Znowu co mówić. Piękna, będzie jak zawsze. Słyszałem, że murzyny tylko ludzkie mięso i banany wtrajają. Możecie coś osiąść. No ale właśnie to jest niedobrze, że nie jesteś. Ale na pewno nie chcecie dwóch? Nie, ale nie tego. Dobrze. Ale ja tego nie chcę. Usta sobie. Paczka jest gotowa? Tak, No. A to lepszy. Żeby się płyta sprzeciała z żyjącym człowiekiem, tego jeszcze nie było. Kieliszki z tego, z barku, rozkładamy ławy i żeby te kieliszki ze sobą wziąć. Ale ja jestem wtedy na zewnątrz. Ale ci co będą tam. Żeby wygarnąć te kieliszki, to przynieś. No tak, ale ja potem je mam w swoim koszu, więc ja już nie schodzę ze sceny. Nie, stąd wychodzicie tutaj na koniec. Tak, na chwilę. Tak, to ty na chwilę jesteśmy. No to jak schodzimy stamtąd, to żeby zabrać te kieliszki ze sobą i tutaj do tego koszyka. A ty z tym koszykiem wychodzisz i rozdajesz kieliszki, tak? Nazywam się Maria Kowalik, prowadzę grupę zapaleńców, którzy zaczęli bawić się w teatr. Osiem nas jest? Czyli będziesz miał? Do ośmiu umiesz liczyć. Będziesz miał? No ja tam Sochowa, tak? Obażanek sprzedaję, obażanków 8. Słuchaj, no to weź Liszek, nie będzie tu tych, to bierzesz dobra. Takie też. Nie licząc te, co zjedzone. Ola, bierzesz te takie. No takie, tak? No. O, jeszcze gwizdek M.O. Oryginalny gwizdek emocji. Przygotowany, kaczka jest naszykowana.
Nawet kupiłam więcej obarzanków, taki jeden prawdziwszy. Jednemu dam jakimś gościowi w trumnie. Jak tam pani Rypalska? Obliczaj się ze słowami. Obliczaj się pani ze słowami. O! A kaburę przyniosły? Tak, tak, tylko tą. Pokaż tą zabawkę. No pokaż mi, bo ja już teraz założę. Gwizdek, wiem. Ale może bez tej tego, bo to jest tak ciężkie, że po prostu... Ile nas jest? 8, tak? 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, to tam nie będziemy żadnych... Nie trzeba nosić? To nic bez kieszeni, tak? Tak. Dobra, Sabcia, czekaj. Zdejmujemy twoje pawiloty, bo to trzeba skorzystać z tego. Dobrze, cię te rajstopy nie podamy, bo ja już nie mam tyle pary. O, tam się przyjmujesz. Tam widzisz, jeden się zakręcił. Dobra. Tam. Jak policjant nosi tak, czy tak, wie ten pasek? Się trochę tam. Nie, to wyjrzyj. To tak sobie w pasie? Jeżeli chłopie, to ci oberwie coś ten pasek. O, pięknie. To jest tak jak w pracy ogrodnika, który patrzy, kiedy roślina kiełkuje z ziemi, kiedy wyrasta, zaczyna się rozwijać. Tak samo wygląda moja praca z ludźmi. Bardzo lubię pracować z ludźmi. O, tylko trzeba, tylko tego ci brak, tylko ci brak luzu. Tego, że ty żartujesz to ze wszystkim. Dobrze? Spróbuję tak zrobić. Śmiej się częściej, baw się tym. Zupełnie prywatnie się tak bawi. Właśnie myślałem, że nawet w tym swoim tym dłuższym też tam troszkę więcej śmiechu dodać jeszcze. Tak, oczywiście, oczywiście. Wesołek masz być. Wszystko jest dobrze. Zobacz, jak mamy policjantkę. A tutaj, a kajdanki gdzie? Mogą tutaj? Być tu. Tutaj mogą być tu. Super. No. Tu masz kwiaty i te. O, ale będzie. Sederek, zobacz. On jest niezapinany, ale jest właśnie taki... Ale jak niezapinany, Maria, ty nie rozumiesz, że o to wszystko ja mi staje na brzuchu. Ale ci nie będzie stawało, jak pasek włożysz. Po prostu ojej. Ja się naprawdę znam na tym. Na moje te... chcesz, korale masz. Tak, na mojego gładki. Strusia. No nie taki gładki, no współczesny masz. Mam skatek. Dobrze. A która godzina? W pół dom gdzieś. Nasza zabawa zaczęła się 3 lata temu. Powoli jedni odchodzili, drudzy przychodzili. I wreszcie ukształtowała się jakaś grupa, która pracuje ze sobą razem. Zaczęliśmy od monologu interaktywnego, czyli od nauki mówienia. Żeby mówić czysto, poprawnie, po polsku, z sensem, z dobrą artykulacją. Nic nowego. Wymyślamy. Ktoś widział moje buty? Ile państwa jest? Ja? Nie, musimy na dwa razy przejechać. Musicie poczekać na kawę herbatę? Przepyszne ciasto. Dziewczyny, tu jest przejście. Ścieśnić się musicie, tu jest przejście. Krzesło? No dwa można. Jedno za drugim. Jedno za drugim. Występuje w roli pani aniołkowej, żony pana aniołka. Właściciela kawy pod Minogą, czyli bardzo ważnej persony. Duch jest nieobecny? Nikt do tego nie dopuszczę. Dla całego naszego cechu byłaby to choleryczna hańba. Dawał bowiem dużą swobodę ruchu i nie pociągał prawie żadnych kosztów. Nazywam się Joanna Kośnik. Jestem przewodnikiem turystycznym,
A na co dzień pracuje też w biurze, no jako urzędnik, jako pracownik biura. Na zajęcia do pani Marii trafiłam tak przypadkiem, ponieważ siedząc przy komputerze, no, szukałam zajęć jakichś takich ruchowych, no i akurat wpadły mi zajęcia z monologu interaktywnego. No zainteresowało mnie to, zaintrygowało i postanowiłam przeczytać, co to jest. No, kiedy się okazało, że są to zajęcia polegające też na pracy z głosem, a jak wiadomo, przewodnikowi głos jest potrzebny, postanowiłam spróbować. No i oto moja obecność tutaj. Następujący próbował wytłumaczyć swoje postępowanie. Więc przyznaje się pan, że uderzył poszkodowanego kilkakrotnie jakimś twardym przedmiotem, przecinając mu śluzówkę na przestrzeni 1,5 centymetra. Bo co mnie to obchodzi, że czyjś chłop źle pije, forsę puszcza, z byle jakim rudem wycieruje. Ani mój chłop, ani moje pieniądze, to mnie do tego. Jak rudzielca przytaszczył, jak krzyczą, miłościo ty moja, krzyże wbijaj wszystko, co na bufecie. I dalej, co tylko dusza zapragła. Bigos, nie bigos, minogi. Mam na imię Małgosia Kurzyńska. Znóżek? Dwie przody. Zajmuję się zawodowo reklamą i promocją w tej chwili, ale też czasem bywam archeologiem, wydawcą i dziennikarzem, bo skończyłam takie studia i czasem piszę, czasem jeżdżę na wykopaliska. A liście bąkowe pani bierze? Bierę. Ale ciu, nas ma. Mój stary tylko z liściem lubi. Ja się martwię, co temu draniowi smakuje, a on się z rudzielcem pobawia. Reszta lokatorów masek nie miała, tylko chustki octem się kropiło i nos zatykało. Tylko patrzeć, jak bombę puści. W ogóle nie myślałam o graniu w teatrze, tylko przyszłam tutaj na zajęcia ze stand-upu z panią Marią Kowalik. A przyszłam dlatego, że życie jest czasem smutne i dzieje się dużo smutnych rzeczy, a tutaj jest bardzo wesoło. I po prostu dla mnie to jest taki odpoczynek od tego, co się dzieje czasem w życiu codziennym. Rękami machał, na trzepach się wdrapywał, przed ludźmi klękał. Myśleliśmy na razie, że Chysia ze strachu dostał. I co się pokazało? Zdziwiłam się w ogóle, że jestem w stanie wystąpić na scenie. Nie wiedziałam nawet, jak należy obrócić się w lewo i obrócić się w prawo. I myślę, że to jest takie odkrywanie nowych rzeczy w sobie i pokonywanie pewnych barier. Wiedział, jak się z taką maską obchodzić, bo to była angielska. Fiołkowa, nie ma jakoś szczęścia do mężów. Żyje z każdym najdłużej 5 lat. Po czym małżonek przenosi się do wieczności, a jego miejsce zajmuje następny kandydat. Nazywam się Ewa Chorąży. Jestem kosmetyczką i prowadzę szkolenia kosmetyczne i chciałam podszkolić swój głos, żeby miał donośną, taką mocną barwę. I zakochałam się w teatrze, wsiąkłam. A już najwięcej, jak się mocno performowałam. Ja na to wszystko patrzałam. I nic nie mówiłam. Pokrzyknąć na niego? Od razu mgło mu się robiło. Bardzo pochłonęła mnie ta przygoda z teatrem. Bardzo się cieszę. Jest to taka moja odskocznia troszeczkę. Interesuję się, zawsze interesowałam się poezją. Nawet sama piszę wiersze. Także bardzo się odnalazłam w teatrze. Myślałam, że życie sobie odbierę. Jak raz w styczniu w pijanym widzie, w Saskiem Ogrodzie, do gołego się rozebrał i zaczął się ślizgać na sobie. Zaziębił się, ma się rozumieć. I umarł. Całe szczęście, że harmonista mnie się trafił i za niego wyszłam.
ale ten znowuż wdał się w złe towarzystwo i zginął w pojedynek. Mój nieboszczyk miał tęgę głowę i pojedynek wygrał. Ale po piątej butelce wódka się w nim zawaliła i musiał zejść z tego świata. Piesek to mi najbardziej tego cukiernika przypomina. Właśnie przez te mówienie przy zęby. Przede wszystkim mundurowa galanteria wewnętrzna policji ma kolor niebieski. To jest raz. A po drugie, jeżeli nawet nie, to nie wiem, czy znalazłby się ktoś, kto by chciał na humorystyczne drakie się narazić, żeby go rozpięty od dołu władzuchna po ulicy ganiał. Ze wstydu byś się waść przed znajomymi spalił. No nie? Właściciel zakładu pogrzebowego, pan Piecyk, posiadał szczególną właściwość, polegającą na określaniu znajomych za pomocą numeracji przyjętej dla trumien. Szponderska, która to będzie? Aha, już wiem, mniejsza czwóreczka. Nazywam się Przemysław Busz, jestem tak zwanym składakiem. To znaczy po transplantacji serca składam się z dwóch ludzi, z siebie samego i jeszcze części z innego człowieka. Koncesja na jego nazwisko, do tego inwalida z drewnianą nogą i chłopina przyjemny, da się lubić. A zawodu swojego wyuczonego nigdy nie wykonywałem. Wolny zawód, to znaczy w PRL-u to się nazywało prywatna inicjatywa. Praca w różnych przedsiębiorstwach państwowych. W tej chwili emeryt, dorabiam jako przewodnik i pilot wycieczek turystycznych. Ocieć. Niezgodne wspólnicy, dlatego trzeba ich daleko od siebie posadzić. Mniejsze czwóreczki tu pod oknem, a piątki gładkie w tamtym końcu. Dla bezpieczeństwa niech między nimi siedzi duża dziewiątka z podwójnym opóźnieniem. Pani Wypalska tak się zna na wojnie, jak za przeproszeniem pańskiej osoby szynka na wietrzu. Raczej skłoniło mnie to do przyjścia. Nauka publicznych wystąpień, ponieważ prowadzę wycieczki, trzeba wzbudzić jakieś zainteresowanie wśród słuchających. I to było właśnie taką motywacją główną. Tylko, że sam jestem uszkodzony. Rzecz wiadoma, że Niemcy Rzynów z miejsca zamykają do Mamra, gdzie ich tylko przytracą. A nasz nadobitek miał jeszcze nazwisko żydowskie. A przed wystąpieniem miałem straszną tremę. Myślałem, że będzie jakaś chsypa na scenie, ale jakoś udało się wszystko dobrze. Mówili, żeby te nazwisko dla niego wymyśleć. Ludzie się zlecili. Oczywiście jestem zadowolony, bo po to tu zresztą przyszedłem. Moje wystąpienie w premierze jest dowodem, jak ja potrafię zainteresować ewentualną wycieczkę. Tłumaczę. A ten łachud rakiecki coraz wyżej podnosi. Takie chałupce wybija, że aż iskry z bruku. I automat ci mówi, która godzina. Co do minuty. I dwa. Zera. Józef Teofiluk. Ja jestem w ogóle wielozawodowiec, że tak powiem. Technik, technolog, obróbki z krawaniem. Pracowałem na różnych obrabiarkach. Pracowałem nawet na kontrakcie w NRD. Znaczy, ostatnia moja praca to była w wytwórni wyrobów jubilerskich. Przy likwidacji tej wytwórni uległem wypadkowi. Istotnie, siedzący buldog na słomiance. Na heblarce, bo ja też ich stolarzowałem. Obcięło mi paluchy. Jestem właśnie z tego powodu na rencie. Prześladowania pana Antoniego. Niestety jednak obecność wiernego zwierzęcia nie tylko broniła nietykalności. Pod moimi oknami Polański kręcił jakiś film. No i mówię, pójdę, bo statystuję. I tak to mnie wciągnęło, że zacząłem dość częściej testować w serialach, zaczęły oczywiście jakieś tam małe, drobne epizody, ale jak to zwykle, jak każdy przecież,
marszy po jakiejś roli większej, nie? No i dostałem rolę Witosa. Takiej dużej roli, tak dużym tekstem jeszcze nie miałem. I się przeraziłem, że nie poradzę sobie z tym. W związku z tym powiedziałem, nie, muszę się troszeczkę pod język trochę podszlifować. Dykcję, w ogóle artykulację. I znalazłem właśnie ogłoszenie, że tu pani Maria prowadzi monolog interaktywny. Przyszedłem tu. Bardzo mi się to podobało. No i tak do dziś bawię się. Dopiero na ulicy. Jak ten pies idzie, leżysz na słomiance, ja zupełnie nie żyję. A ja przy niego jestem po prostu, można powiedzieć, mały kotek. Ja wyglądam przez dziurkę. Ja skakam jak wariat po schodach. Ja się cieszę, że on akurat je i że ma apetytu. Wydaje się, że jest trzecia w nocy. Przed premierą dopadły mnie jednak korzonki. Zastrzyki. Zaaplikowano mi tych serię, kilka zastrzyków. No i udało się. To jest najdroższa moja pamiątka od żony. Klejnot rodzinny. Szanuj wynalazek. Zadowolony jestem bardzo. Bardzo jednak opłaciło się nawet te pochodzące zaszczyty wziąć, bo było świetnie. Zwłaszcza musieliśmy zagrać aż dwa razy, tyle ludzi przyszło. Myślę, że na tym nie koniec, że będziemy jeszcze coś tworzyć. Pan Piecyk zdjął marynarkę, zawinął rękawy, podszedł do bogatej szafy sklepowej, uderzył w nią parę razy młotkiem i począł rozbierać na deski. Tego dnia odbył się pogrzeb Murzyna. A kiedy po pogrzebie wracali do swych schronów i znaleźli się na rogu Zapiecka, w dom uderzyła szafa, zamieniając go w kupę dymiących gruzów. Kafe bar pod minogą przestał istnieć. Dziś już próbujemy robić coś w rodzaju teatru. No, nie można powiedzieć jeszcze, że jest to zupełnie teatr. Chociażby dlatego, że zarówno dekoracje są skromne, cała oprawa jest bardzo skromna. Natomiast wielką radością jest dla mnie patrzenie, jak ludzie, którzy wtedy, kiedy przychodzili po raz pierwszy, mówili, że czy ja się nadaję, czy ja potrafię, czy ja to zrobię. A dziś wychodzą, potrafią i robią. Rad gram się. Tak, ale super, fajnie, bardzo się cieszymy, że się ludziom podobało, się śmiali. Trochę nas zaskoczyli nasi widzowie, bo przyszło ich bardzo dużo. Nasza sala w piwnicy na Wójtowskiej mieści 50 widzów, natomiast przyszło ich dwa razy tyle i graliśmy dwa razy. Zawsze się denerwuję, kiedy oni występują publicznie. Dosłownie tak, jakbym ja tam wchodziła na scenę i ja miała grać, a jednocześnie jest to tyle trudniejsze, że to nie ja wchodzę, czyli nie ja panuję nad sobą, swoim głosem i swoim ciałem, tylko robi to ktoś inny i zawsze bardzo gorąco im kibicuję. Zawsze trzymam kciuki, żeby wszystko wychodziło jak najlepiej. Jeżeli widzę, że coś nie do końca idzie tak, jak ustalaliśmy, to bardzo się tym denerwuje, ale oni potrafią wybrnąć i wychodzą bez szwanku, nawet z takich sytuacji, które wydają się trudne mnie.
Ja bardzo dziękuję. Potem jest następna osoba. Każdy ma co innego napisane. Josia. Dzięki. Ustawione, bo już z góry wiadomo, co jest napisane. Nie, jest napisane to, co wynikało jakby z całokształtu. Małgonia. Dziękuję bardzo. Fajna Dzięki. Przygoda. No bardzo. Mam nadzieję, że będziecie uczestniczyć w następnych. Tak, będziemy. Monisia, chodź Monia, kwiatuszku mój. Puszczamy? Bardzo jestem wzruszona twoim monologiem ostatnim. I teraz na tym drugim, że cię nic nie rozproszyło, bo były takie hałasy. A to pięknie to pociągnęło. No, to prawda. Jakoś bardzo dziękuję. Przemek, teraz ty. Bardzo ci dziękuję, cieszę się i rozumiem, że jak to drugie już tak poszło, to już wiesz, że scena do ciebie należy. Dzięki. Już tak na końcu. Kawał dobrej roboty, człowieku. Tak. Dzięki. Józia, szczególne podwójne gratulacje się należą. Od nas wszystkich. Dzięki bardzo. Chory, w ogóle, nie przesadzaj. Wszystkiego dobrego, kochanie. Chciałabym, żebyśmy się spotkali. Tylko nie wiem kiedy. W środę. Kto nie może? Kto może? Chcę już mieć filmy z obu. Możemy sobie obejrzeć. Omówienie zrobić jakieś. No bo nam się semestr właściwie skończył, ale chciałabym, żebyśmy zagrali jeszcze. Co mnie kręcisz? Przecież znaszczki mam. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I w tym powiedzeniu jest jakaś taka nuta rezygnacji. Ja muszę powiedzieć, że bo jestem aktorką, że chociaż nie mam tego, co lubię robić, w takiej ilości, w jakiej bym chciała, że nie gram tyle, ile bym chciała, to jednak praca z ludźmi daje mi ogromną satysfakcję i nie ma w tym rezygnacji, jest w tym wprost przeciwnie. To oni mnie mobilizują do tego, żeby ciągle coś wymyślać nowego, stawiać kolejne zadania przed nimi, kolejne poprzeczki. I potem z radością patrzę, jak przeskakują przez te kolejne przeszkody i pokonują je. Nie widać. Żebyśmy zagrali w marcu, bym chciała. Niewiele jest grup, gdzie występują dorośli. Przeważnie garnie się młodzież, czy to licealna, czy studencka, dzieci do pracy w takich teatrach. Natomiast dorosłych nie jest wiele. Mało tego, jest masę festiwali, masę spotkań dla zespołów teatralnych, młodzieżowych, a dla dorosłych nie mogę znaleźć. Chciałabym z moją grupą pojechać, tak żeby mogli skonfrontować się z innymi grupami, tak żeby mogli pokazać na szerszym forum, co potrafią już. W który dzień możecie się spotkać ze mną? Wszyscy, żeby byli. Ja w tym tygodniu do szpitala idę. To w następnym. Może każdy, kto wszedł na scenę, w jakiś sposób się wybronił. Jedni bardziej, drudzy mniej, ale każdy wykonał pewną pracę, którą ja widzę, wiem, że ją wykonał. Oczywiście przed niektórymi jest jeszcze więcej przeszkód, przed niektórymi mniej do przeskoczenia, ale wszyscy dążymy do tego, żeby każdy się rozwijał we własnym tempie i pokazywał to, co potrafi na danym etapie. Natomiast myślę, że jako zespół również grupa prezentuje się zupełnie nieźle. Bardzo wam dziękuję. Naprawdę jestem zdumiona. Jestem zachwycona. No. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Ja dziękuję. Ja dziękuję. Brawo. I do zobaczenia, tak? Odpoczywajcie. Myślę, że jeszcze dużo pracy przed nami. Oni też sobie z tego zdają sprawę, ale chcą pracować, to jest najważniejsze. I nagle w momencie największego nasilenia zabawy z kuferka uroczej gospodyni zniknęło 125 zł. Panna Genofefa z zażenowaniem rzekła: kochane goście, na nikogo podejrzliwości nie nakładam, ale o wiele te pieniądze nie znajdą się. Sprowadzę policję i całe towarzystwo będę musiała za mordę do komisariatu odstawić.